Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Serjonus, a to kolejny odcinek z gry Wiedźmin, edycja rozszerzona. Jesteśmy w domu prywatnego detektywa Raymonda Marleff i ma on nam coś ciekawego do powiedzenia. Goniec przyszedł, powiedział, że jakieś zadanie, coś w tym stylu. I dowiedzmy się więc, co i jak. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Mało. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Okej. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No dobra. Sekcja zwłok. Tak. I to jest bardzo ważne zadanie. Ponieważ od niego... Okej. Śledztwo nie ruszy naprzód, dopóki nie przeprowadzę sekcji. No właśnie, to jest bardzo ważne zadanie. Bo dopóki nie zrobimy sekcji, nie ukończymy aktu. A to jest też... Zaczekaj, nie tak pój... Która jest godzina? Północ. To za późno trochę. Hej. Zaraz. Źle zrobiłem. Wyznaczenie tego, kto to zrobił, może mieć duże konsekwencje. I bardzo jest ważne to, żeby wybrać właściwą osobę. Okej, do zmroku. Jeszcze raz. A teraz już siedzi sobie w domciu. Które mamy godziny? 22:30. Okej, o to mi chodziło. Idziemy do Talara. Pogadamy z nim. Chciałbym zakończyć zadanie podejrzany Talar. A jest to możliwe tylko jeśli podejdziemy do jego domu o godzinie 21:00 i tam będzie stał pewien pan. Mam nadzieję, że będzie stał. Bo jeśli nie będzie stał, znaczy, że coś się schrzaniło. Jest tajemniczy człowiek. Dokładnie tak. I porozmawiajmy z tym panem. Co ty... Jezu. Cicho. Nigdy mnie nie widziałeś. Cicho. Nigdy mnie nie widziałeś. No właśnie. No właśnie. Dobra. Nigdy mnie nie widziałeś. Okej. Nie, to nie. A może Talar będzie coś wiedział jeszcze. Stoi, patrzy przez okno. No to jak kurwa? No w sumie czegoś innego się nie spodziewałem. Robisz inter... Co ty? Skąd miał? Jest... Ja ci... Chęt poza... Wierzę ci. Kręci się u ciebie... U pasera. No niesamowite kurwa. Ale czemu po nocy? A chwaliłbyś się długami? I ciesz się, że trafiają do mnie. Gdyby ich długi spłacali księgowi Salamandry, to miasto już dawno poszłoby pod wodę. Wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Wierzę ci. Już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero teraz mogę powiedzieć,
Że mam dowód niewinności? Okej, no spoko. Nie dało się wcześniej, nie? Nie teraz. Nie teraz. To nie teraz. Właśnie, że teraz. Ej, coś jest strasznie zbugowane jest ten Wiedźmin, nie da się nic zrobić. Jezus, no. Znowu ty? Cicho, nigdy mnie nie widziałeś. Dobrze, nie widziałem cię. Załóżmy, że cię nie widziałem, człowieku. Ale chciałem pogadać z Talarem. Jeszcze raz. No to jak kurwa? No. Rozpracowałem salamandrę. Tak? Podsumujmy fakty. Ja jestem kurwa ciekaw. Nie ma czego. W tej historii nie ma zupełnie nic ciekawego. O co ci chodzi? Nie jesteś żadnym geniuszem zbrodni, Talar. Choć pewno chciałbyś być. A kim jestem? Utraconą w ciemnym zaułku cnotą pobożnej kapłanki? Jesteś małym krętaczem, który skupuje długi, żeby przez chwilę mieć władzę, poczuć się ważnym. Ranisz mnie, Geralt. W gębie jesteś mocny, ale jak przychodzi co do czego, to chowasz się pod fartuszkiem straży. Nie masz jaj. Co ty tam, kurwa, wiesz? Nie udawaj, że masz zasady. Trafiły do ciebie rzeczy innego Wiedźmina, kogoś, kto całe życie nadstawiał żyć za takich jak ty. I co? No, co? Nawet się nie zainteresowałeś, co mu się przytrafiło. Po prostu kolejne fanty do pchnięcia. Jesteś tylko małym, nic nieznaczącym paserem. Więc to koniec śledztwa. Czuję się zawiedziony. Nie warto tracić na ciebie czasu. Wielki pan Geralt przemówił. Prawi morały, zgrywa przenikliwego. W życiu mam twoje morały i przenikliwość. Ale że nie jestem małostkowy, nie wezmę tego do siebie. Klientowi takiego mać wolno się czasem unieść. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. Gość kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi. Wszystko skonfiskowali. Od tego czasu potrzebuję jeszcze ściślejszej ochrony. No dzięki za info. Zadanie zakończone. Podejrzany Talar. Super. Jeszcze chciałbym zakończyć zadanie z Baraniną, z Leivardenem. Tylko, że to będzie już... Zaraz. W sumie mógłbym się przespać. Człowieku, nie masz nic innego do... No won mi stąd. Co za frajer w ogóle? Co za cieć? Talar, prześpij się tutaj. Jeśli nie masz nic przeciwko. No to jak kurwa? Odpocznę sobie chwilkę. Się przygotuję. Do rana. Na pewno nie ukończymy już zadania z Vincentem. Diablina dali. A wiecie dlaczego? Ponieważ gdy byłem w kanałach na samym początku aktu drugiego, powinienem porozmawiać z Siegfriedem. O Vincencie. Ja bym nam wtedy coś tam powiedział. I na tę chwilę już byśmy mieli skończone zadanie. Jednak ono się nie skończyło, ponieważ nie pogadałem z Siegfriedem. No, bywa. Bywa. Może ogrodnik ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Panie ogrodniku. Zobacz. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale... Też może... Mięso wywerny? O rybę ci dam. Pyszne. Róże, czy miałem ci coś... Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem. Rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Później
Larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie rosną. Opowiedz chętnie. A znowu zgłodniałeś? Ja już nie wiem, czy ja mam cokolwiek. Nie mam już, może... Gierek chcesz? Cukierka? Mogę w ramach rewanżu poprosić o kilka róż? Jakiś konkretny kolor? Czerwone. Czerwone. Bardzo proszę. Spoko, dzięki. Dowiedzieliśmy się o... Pięknie rośniesz. ...larwach pewnej muchy z zerikanmi. A moi drodzy, dlaczego to jest takie ciekawe? Ano dlatego, iż ponieważ Ależ, nasz czarodziej Azar Javed, też jest z zerikani. Ale ze mnie spędziła. Dobrze. Płatnerz zakonny. Tak. Musimy zdobyć odgromnik. I moi drodzy, dlaczego ten krasnolud nie chciał nam go zrobić? Ponieważ postawiliśmy się po stronie zakonu w poprzednim odcinku. Wieczny ogniu. Gdybyśmy postawili się po stronie Jewina, to krasnolud by nam wykonał odgromnik. Jeśli postawiliśmy się po stronie Siegfrieda, to wtedy ten pan musi nam go wykonać. Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metalowy pręt. Trzeba było tak od razu, ale pomyliłeś adresy. Ja jestem miecznikiem, a na dodatek poświęcam cały mój czas pracy dla zakonu. A jeśli wraz z zamówieniem złożę na twoje ręce datek na działalność zakonu? Powiedzmy 70 orenów? Niech będzie. Wróć później, nie mogę się za to zabrać teraz. No dobra. Muszę dostarczyć 70 orenów płatnerzowi. Spoko. Została nam jeszcze baranina. Okej, nie ma więcej dowodów. No nie mam. Nie wiem za bardzo, jak się dowiedzieć. Zastanów się dobrze, zanim coś ci strzeli. Nie mam za bardzo, jak się dowiedzieć tego, jak go uniewinnić, tak jak poprzednich, no bo Vincenta to sprawdziłem, ale baraniny nie sprawdziłem. A panie karczmarzu, ten znowu to samo. Co tutaj mam? Czerwoną chustkę. Mam tutaj serce golema, a czerwony meteoryt. Miał. Nie mam tutaj w sumie nic ciekawego. Weźmy sobie winko jedno i winko to. Dobra. I można iść. Wróć później, czyli zapewne wróć za chwilkę i może będzie mógł nam zrobić to. Tego pręta, oto gromnik. Spójrz na siebie. Dziwnie się czuję. To niedobrze. No won. O co chodzi? Tak. Przygotowałeś metalowy pręt? Tak, jest gotowy. Proszę, 70 orenów. Dzięki! Wykorzystam je na zbożny cel. Tak, zamtuzie. Aha, już to widzę. Muszę się udać do druidów na bagnach i poszukać sposobu na wywołanie burzy. No dobra. Nie ma problemu. Czy ja muszę porozmawiać z Kalksteinem? Nie. Mam porozmawiać z Leuwardenem. Dobrze. Więc udamy się do Leuwardena i przy okazji będziemy walczyć z golemem. Muszę sobie przypomnieć, jak się z nim walczyło. Na pewno trzeba wsadzić odgromnik. I co dalej właśnie? No powinienem sprawdzić, ale będzie ciekawiej, bo... Może się troszeczkę pośmiejecie ze mnie, jak będę walczył i nie będzie mi szło.
No ale cóż, zobaczymy. Co powinienem jej kupić? Lepiej zachować czujność. Leworden, no jesteś niewinny. To ciekawe. Tak? Tak. Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze, mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z Salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydl mi oczu, Declan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Okej. Okej. Przy okazji mamy nowy poziom. Panie przewoźnik. Zaczekaj pan. Tak. Jesteś gotowy? Tak. Tak. Idziemy po golema. Ale zanim do niego, to do druidów, żeby wywołać burzę. O! Druidzi potrafią to i owo. Pytanie, czy zrobią to, wiecie, dobrowolnie? Za to, że im pomogłem? Pewnie mogą tego nie pamiętać. W sumie to wczoraj, w czym ja im pomogłem? No, a nie, nie pomogłem im w sumie, bo nie miałem nawet zadania takiego. Tutaj, okej. Okay. Tam jest golem. A to jest ołtarz wody, no i w którym już byliśmy. W sumie przy którym. Czy mamy jeszcze jakąś sefirę? Sefira Tiperat. Gdzie się znajduje Sefira Tiperat? Nigdzie. Tutaj, na samym środku, okej. Okay. No w sumie po walce z golemem tam pójdziemy. A teraz Wiodogaju. No już panowie utopce. Bo jak? Jak żeby inaczej? Jak oni chcą, jak oni się starają, żeby mi uprzykrzyć życie, to jest naprawdę tak denerwujące. Plaga utopców nie ma końca, to naprawdę. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Tak, tu są drwale, więc Gaj jest niedaleko, na północ. Stary już jestem. O, stary, siwy i upierdliwy. Jak pewna babcia w domu Shani. No w sumie to nie jest dom Shani, tylko dom babci, a Shani wynajmuje pokój na górze. O, trochę ten obelisk tak się przekrzywił, jak krzywa wieża w Pizie. No, bywa, bywa. Niestabilny grunt, bagna, no, wszystko jasne. Co? Oj, kliknąłem znak przez przypadek. Dobra. Panowie druidzi, mam prośbę. Słucham cię. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę? Nie, nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem,
Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Ile? Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. 500? Chyba cię posrało. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. No, jestem gotowy. Może jakieś towary w ogóle? Już przeczytałem. Las Mariborski, to nie, 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 nie. Nic się nie przyda. Dobra, jestem gotowy. 500 orenów. Burza nadal kosztuje 500 orenów? I ani orena mniej. Matka Natura nie obniżyła marży? Może jakaś promocja? Nie żartuj sobie ze sfery sakrum, Wiedźminie. Dobra, dobra. A nie, nie mam sefiry Ketar. Jeszcze. Słuch. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów. Będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół Wiedźmina, druidzie. Dobra, druid. Nie ucz ojca dzieci robić. Czy ja w ogóle narzekałem kiedyś na deszczach w Wiedźminie? No chyba tak. Raczej na pewno. To teraz to już w ogóle. Ale dajemy przez bagna. Gówno widać. Jest golem. Zapiszmy sobie na wszelki wielki. Sejwik, brejwik. I okej. Golem. Daj łapę. Ciach. W łeb dostał. Miało być w rękę, a jest w łeb. Pizgło, hukło i co? Okej, okay, pylon. Są trzy pylony. Okej. Okay. Pewnie za trzecim Pieron walnie. Tak, trzeba pana golema unikać. Chodź, chodź, chodź. Chyba mi się przypomniało. No, goń mnie, goń mnie. Tylko mnie nie dotykaj. Niech on podejdzie na sam środek. Dostał? Dostał, ładnie. I raz. I dwa. Golem. Pytanie, na ile zejdziesz? Na trzy razy pewnie. Raz już dostałeś. Tylko żebym ja siebie sam pieronem nie walnął, bo to wtedy by było niefajnie. Dostał. Dobrze. Oj. Dwa. I będzie trzy? Musi być. No podejdź, podejdź, podejdź. I trzy. Nie było innego sposobu, żeby go pokonać. O, mamy sefirę Netza. I obsydianowe serce golema. Pokonałem strażnika. Muszę zdobyć jeszcze jedną sefirę, okej. Okay. A oczywiście zdobędziemy ją. Jedynie wtedy, kiedy wykonamy zadanie z anatomią. Znaczy nie, z... Tak? Jak to się nazywa? Sekcją zwłok, anatomią. I tam jest obelisk Tiperat. Podejdziemy sobie. Witam. I co to za odcinek bez utopców, nie? Wiesz, ale Bloodzuigera nikt nie zapraszał. Jezus, serio?
No i dziękuję bardzo. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobrze. Mam pytanie, gdzie jest obelisk Netza? Obelisk Netza jest tutaj. Skoczymy od razu? Bo Ketar jest tutaj. A ja mam... Netza, właśnie. Dzwonimy sobie też od razu Netze. Oczywiście ściągając sobie przy okazji na głowę wszystkie potwory z bagien. Bo oczywiście inaczej być nie może. Wow. Droga się wyrenderowała. Tuż przed naszymi oczami. Tu jest jakaś dróżka. Obelisku nie widać. Jest, obelisk Netza. Szybciutko, nie chcę z nimi walczyć. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. I spadamy do Kalksteina. Powiedzmy, że golem nie żyje. Tak, sprawdźmy sobie tutaj, co kryje prawda. Powinienem poszukać tropów na własną rękę. Sekcja zwłok. Okej, załatwić ciało od grabarza. Tajemnice w zimy. Jeszcze jedna Sefira. Chłopca to jeszcze nie znajdziemy. A strażnik? A, to już jest wykonane jako, okej. W sumie tyle. Biegnij, Geralt. No to YouTube zrobi sieczkę z tego materiału. Będzie jakość 144p. Pomimo 60 fpsów? I piesek zmoknie. No, zmoknie. A wy stojąc na dworze też zmokniecie. Mi się podoba. Podoba ci się też? W sumie ja też lubię. Czasami takie pochmurne dni się przydają. O, pan przewoźnik. Witam pana. Co? Nie każ mi odpowiadać tobie po raz kolejny. Jesteś... Tak. A, płyniemy. No i zbliżamy się małymi kroczkami, powolutku, do końca aktu drugiego. Oj, pada! Wypierdaraj, wieśniaku. Dobry. No i Warden, on mi coś jeszcze śmierdzi trochę. Szybciej, Geralt. A ja co ja mam powiedzieć? Mi w ogóle nie płacą. Nie chcą płacić, oszukują Wiedźminów. A robię więcej niż ty. Zdecydowanie śmiem wątpić. A jak się podniosła. Idzie Wiedźmin to od razu. Ola Boga. Muszę iść po ciało do grabarza. To idziemy do pana grabarza w takim razie. Córeczka dobrze robi na włosy. A tobie włosów mało już zostało, więc... Kotek zmoknie. Panie, mogę już... Proszę... Daj mi sklep. Dlaczego masz tylko niebieski meteoryt? Naprawdę... Nie fajnie. A szkoda, że masz tylko niebieski, bo bym sobie kupił... Czerwony. No i kurtkę bym sobie kupił. A jeszcze mnie nie stać. Ale wydaje mi się, że na początku trzeciego aktu będzie nas już stać. Kalksteinem daje 1000 za wykonanie zadania. Więc to na pewno już nas przybliża ostro. Nie zanosi się na koniec. A no nie. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Dedukcji.
Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Dużo wie... Nie ufa... Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc? Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. O, właśnie. O to chodzi. O to chodzi. Talar ma u nas w sumie... Już wszystko... Już jest w porządku między mną a Talarem. A niestety Vincenta Majsa nie mogę już uniewinnić. Bo nie porozmawiałem z Siegfriedem. Zasranym, bo nie wiedziałem, że trzeba. I tego już cofnąć nie mogę, więc... udajmy się. Do Kalksteina. Sprawdźmy jeszcze raz. Wdzięczność grabarza. Talar, okej. Okay. Sorry. Wybaczcie, no jednak trochę. Coś gardło, coś nie działa dzisiaj. Aha, ktoś pomógł więźniowi odejść z tego świata. Niewątpliwie tak. Chyba sam nie odszedł, nie? Nie tędy? No nie da się ukryć, będzie błoto. Drzwi do domu Kalksteina, dokładnie. On nam coś powie? Mam nadzieję, bo... Jednak zabicie golema to wiesz, to nie jest taka prosta sprawa, to jest jednak... Poproszę 500 orenów, połowę stawki za to, że jesteśmy już w połowie wejścia do wieży. Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Aha, super. Nic, odpocznijmy sobie. Nowy talent, ale przy okazji eliksir serca golema. Potrzebujesz lepszej bazy alchemicznej. Nie ma problemu. Nie ma problemu, tylko sobie dam poziom obrażenia plus 10. No nie wiem. Czy tu wytrzymałość dać? Odporność na ból. Zastrwania ogłuszenia minus 50%. To jest dobre. Mało, bardzo mało tych srebrnych talentów. To jest masakra. No weźmy to. No i to. Kupmy sobie lepszą bazę alchemiczną. Pytanie, czy bardzo dobrą, czy wystarczy dobrej jakości. Tak, co, Kalksztajn zniknął, oczywiście, no. A nie, bo ja się po prostu na górę przeniosłem. Aha. A może jednak grube to będzie lepsze? A może jednak nie.
Masz dobrą bazę do robienia alkoholów? Nie, nie chcę bazy, tylko chcę bardzo dobrą bazę. O, Alakest. Thank you. No i teraz możemy zrobić, mam nadzieję, miksturkę? Możemy. Et voilà. Prześpijmy się. Wstawaj, Geralt. I tak, gdzie to jest? Tutaj. Cud księżyca. Ło. Co to, cóż to jest? Inteligencja. Działa tylko w nocy. Natężenie znaków. Okej, okay, dzięki, dzięki. Nie wiem, czy to się za jakoś przyda. Ale zawsze... zawsze coś. Jakby nie było. Kalkstein. No, więcej czego mam się dowiedzieć, no. Baranina też nie. Przyjaciółka z dawnych lat. Sekcja zwłok. A, musimy iść do Talara, dobra. No to idziemy. Na zakończenie odcinka do Talara. Co czy z tymi obelgami, znaczy w sumie przekleństwami. No jejku, jejku, no. Co czy z tymi przekleństwami nas pożegna Talar? Przynosisz ze sobą kłopoty. Ja? Kłopoty? Nie, ja je rozwiązuję. Gdzie tą dzidą ty weź? Talar? Czy ty w ogóle wychodzisz z domu? Wow, nigdy nie widziałem. No to jak kurwa be... Załatwisz mi wejście na cmentarz? Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. No, na pewno będzie. I teraz tędy? Chyba tak. Dlaczego w ogóle mi pokazujesz szpital Lebiody? Coś jest w szpitalu Lebiody? Cóż się dzieje? Zara inaczej będzie gadał. Jesteś kobietą, miej swoją godność do diabła. Tak, kobiety przejmują świat. Właśnie byliśmy świadkami rozmowy konspiracyjnej. Shani. Moja dobra Shani. Mów szybko. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Okej, zapraszasz mnie wieczorem do siebie? Spoko. Musimy z nią pogadać na temat sekcji. To będzie ciekawe. Nawet bardzo bym powiedział. I jeszcze tylko udajmy się na ten do grabarza, żeby załatwić przepustkę. Widzimy się w sumie już w następnym odcinku z Wiedźmina. Moi drodzy, a jeśli ten wam się podobał, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. I tylko sobie dojdziemy do pana grabarza, pogadamy, że wszystko już w porządku, nie ma długów, he he he. I tyle. Trochę się działo, był golem, to chyba gwóźdź programu. Walka nie była zbyt trudna, no bo nawet nie wymagała bicia golema. Wystarczyło go pieronem, ciach, rach, ciach i już. Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Nie ma problemu. Bywaj. Bywaj. I bywajcie wy również, moi widzowie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.